Siemanko, moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować unboxing i może takie krótkie składanie miodarki, którą sobie zakupiłem. Pierwsza miodareczka, jaką kupiłem, moi drodzy, jest otwarta już. Sprawdzałem ją po prostu, ponieważ paczka zaginęła. W sumie ta miodarka do mnie szła 2 miesiące. Teraz, kiedy nagrywam ten filmik, jest styczeń, a miodarka była kupiona w listopadzie. 30 listopada dokładnie tamtego roku. Opóźnienia się wiązały z tym, że najpierw, zobaczcie, miodareczka jest tutaj z grudnia 2020 roku, czyli jak ją kupiłem, to jeszcze nie była wyprodukowana. Później dzwoniłem, co się dzieje z miodarką. Pani powiedziała, że było bardzo dużo zamówień, nie nadążali z produkcją. Kwestia była taka, że była dobra promocja na nią po prostu, jakaś listopadowa na Halloween, i kupiłem ją w zestawie z odstojnikiem 30-litrowym, który na pewno też mi się przyda na samym początku. To jest miodarka firmy Wison, jak widzieliście zresztą, i wybrałem ją no, ze względu na cenę, no, można powiedzieć. Jest to miodarka, która jest która wiruje za pomocą silnika elektrycznego. Tutaj mamy taki sterownik z regulatorem obrotów. No i, moi drodzy, to jest miodareczka diagonalna. Oczywiście o średnicy 600 mm. No i tutaj mam jeszcze odstojnik, bo to, zobaczcie, dałem za to 1419 zł, czyli musicie przyznać, że cena jest dosyć, była dosyć spoko. No między innymi dlatego ją kupiłem, no. Tutaj nagrywam telefonem, miałem nagrywać GoPro, ale stwierdzam, że z telefonu będzie troszeczkę mi wygodniej na pewno i nie będziecie widzieli tego całego bałaganu wokoło, bo to jest taki mój pokój, w którym graciarnia, można powiedzieć, taki mój mały warsztacik. I co, moi drodzy, w pudełku znajdują się jakieś plastikowe części do miodareczki. W pudełku jest właściwie nadal ten sterownik, o którym tutaj wcześniej mówiliśmy. Tutaj widzę, że są przypięte, moi drodzy, trytytką nogi. Nogi są przypięte elegancko. I zaworek plastikowy. Może kiedyś się dorobię nierdzewnego. No, jak widzicie, to jest chyba jedna z większych inwestycji, jeżeli chodzi o początkującego pszczelarza, no bo chociaż no, w sumie ule też nie były tanie, tak by liczyć wszystko do kupy. No generalnie hobby, jak wiecie sami, nie jest to tania opcja. Dobra, moi drodzy, ja muszę przestać zrobić cięcie. Tu jest jakiś koszt chyba. Co my tu mamy? Jest ładnie opakowanego, a prawdopodobnie to będzie pokrywa, moi drodzy, pokrywa po prostu silniczek. Tu jest kwestia, oczywiście tu nie ma problemu. O, jest, patrzcie, jest uszkodzenie, no i super. I to o tym właśnie mówiłem. Masakra. No dobra, reklamacja. Także widzicie, że jakby to nie jest nic prostego kupić coś i być z tego zadowolonym. No, jak widzicie, wyłamany jest cały ten plastik, który trzyma silnik. Także kolejne nieszczęście. Od samego początku problemy były z tym i widzę, że to jest kontynuacja tego tematu. Sprawdziłem jeszcze, moi drodzy, tą pleksę, czy nie jest czasami popękana. No jest dobrze. Dzwoniłem do pani z Wisonia, powiedziała, że trzeba protokół szkody wysłać wraz ze zdjęciami uszkodzenia. Dalej będą kminić. No, pasmo nieszczęść, moi drodzy. Kiedy, że miodarka idzie do mnie 2 miesiące, to jeszcze takie tematy. No i coś z tego, że przy kurierze sprawdzasz paczkę, skoro na pierwszy rzut oka i tak nie widzisz takich chocków klocków, no. Paczka zaginęła, pewnie przerzucali ją z kąta w kąt, no i przerzucali, no i to zabezpieczenie też takie, o. Taka lipa.
Także kurczę, nie poszło, moi drodzy. No nic, zobaczymy. Będzie kolejna, będzie kontynuacja tego filmu. I co? No i tam zobaczymy, jak zakończy się sprawa. Generalnie to zaczyna mnie denerwować to wszystko. Dobrze, że jest styczeń i nie trzeba wirować miodu, bo wtedy to byłaby już konkretna tragedia. Tak, to jeszcze można chwilkę poczekać, zobaczyć, jak się firma wywiąże. No masakra. Cały plastik wyłamany. Moi drodzy, dzień kolejny. Wysłałem tutaj do firmy Łysoń zdjęcia uszkodzonego elementu. Protokół wysłałem i również mailem. Przed chwilą pan do mnie zadzwonił, mówił, żeby tą belkę po prostu odpiąć i im wysłać. Znaczy kurier mu odbierze ode mnie. Jeszcze zobaczę tutaj przy okazji, czy inne części tutaj, ale to chyba nie ma uszkodzeń, bo widzę, że tutaj kosz się kręci. Także nie ma problemu. Nóżki są 4, czy tam 3. I jest gitara. No, także takie to perypetie. Oho. Zaczynam robotę robić, kurczę. No i dobra, zaraz rozwijam folię i wam pokazuję miodareczkę. Ten film chyba nie będzie raczej takim unboxingiem, bo tu jest temat, widzicie, jak wyszedł, ale samo życie, moi drodzy. Odkręciłem tą belę, zapakujemy ją zaraz. Tu jeszcze odkręcimy tą wiecie, tego bąbla. Tu nie mam. Pan mnie się pytał, czy jakieś inne uszkodzenia są. Ja mówię, panie, w sumie to ja nie wiem, bo zakończyłem rozbiórkę. I gitarka. Folia na bok. Koszyk. Krytytki. I co? Nie no, beka wygląda w porządku. Jest oklejona taką taśmą ochronną dodatkowo. Także no problemu. Zawód to może nie jest na pierwszej, że tak powiem. Kosz. Kosz też w porządku. Tu jest jakiś... Kosz też w porządku. Jakieś podgięcia są niby, ale... To chyba jest w normie. Ważne, że to jest proste. Wszystko. Nie no, elegancko. I teraz tak. Tą folię to muszę chyba zdjąć, zanim nóżki przylepszy. Przykręcę. No i moi drodzy. Kurczę, teraz zapomniałem, co ja tu pokazywałem, co nie. Ale widzicie, cały tryb. Jakby to nazwać, reklamacyjny mnie pochłonął i ten film o wybór miodarki, moi drodzy, wybrałem elektryczną, bo nie była o wiele droższa niż, no nie, trochę była droższa niż ręczna wtedy, ale poszedłem na jakąś tam wygodę. Ręczna może by była lepsza, gdybyśmy chcieli, wiecie, wirować na przykład gdzieś w pasiece oddalonej od naszego głównego warsztatu. O, gitarka. Folie. Folie jest David Lexa porysowana. Trochę jest. Ale dobra. To nie jest kurczę. No nie musi to być aż takie super idealne, wiadomo. Tak to będzie się jakoś tam prezentowało. Tą folię, wiecie co, chyba zdejmę już. Żeby to się ładnie zmieniło.
No i bajeczka. Świeci się. Bardzo ładnie. Czy co, co jak co, ale te nogi są solidne, blacha dwójka. Ładnie pomalowane. Chyba proszkowo. Super. To powiem wam, nie ma lipy. Nie ma Liptona. Tak chyba idzie, nie? Jeszcze mamy tą regulację chyba tych... regulację wysokości, bo to są trzy otwory. Moi drodzy, unboxing. Trochę film chaotyczny. Tutaj dopowiem, co powinno się znaleźć w takiej paczuszce. Także jedna paczuszka z takimi zawiesikami do plexi. Cały zestaw, który jest nazywany Basic, czy tam Basic, czy jakoś tak. Tutaj się znajdują wkręty i te wszystkie inne elementy potrzebne do tego złożenia. Dwie pleksy, zawór plastikowy, sterownik, trzy nogi, no i cały bęben z koszem i napędem. Także to powinniśmy znaleźć w paczce. Moi drodzy, witajcie, dwa dni później dostałem od firmy nową część. Tutaj widać, że to jest wszystko eleganckie, niezniszczone. Z panem musiałem źle zrozumieć, bo pan mi mówił przez telefon, jestem prawie tego pewien, żeby wysłać im to razem z belką. Jak zobaczyłem, że kurier jest taką małą paczką, to wiedziałem, że w niej nie ma belki. I powiedziałem kurierowi, znaczy zapytałem się, czy poczeka chwilę, żeby mógł to przekręcić, ale nie miał czasu i nie odebrał tego ode mnie, następny dzień przyjedzie. I co, moi drodzy, taki typ unboxingu, w sumie już więcej nie będę tutaj pokazywał wam, jak to składam, bo to szkoda czasu, nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, po prostu zakończymy temat na unboxingu, no i tematem jeszcze takim pobocznym, który był jakby nie wpisany w założeniu tej produkcji filmowej, że tak się wyrażę, no problemy, jakie powstały i firma się wywiązała dobrze z tego i chciałem pokazać, znaczy można pokazać przez to, że firma mimo tutaj, no to nie jest ich wina w sumie, że to się uszkodziło w transporcie, prawda? No tam na kartonie było oznaczenia, żeby uważać, żeby tego od góry nie rzucać, wiecie. Także to firma DHL dała tyłka, firma Wilson się wywiązała z tego dobrze, część wysłali bez żadnego tam, wiecie, protokół im wysłałem, tylko zdjęcia uszkodzenia i nie było żadnych tam... Ale ogólnie ta miodarka, to mówiłem wam chyba wcześniej, że to pasmo nieszczęść była. Ogólnie zamówienie doszło do mnie bardzo późno, paczka zaginęła, jednej paczki mi firma nie wysłała, jak napisałem maila do nich, co się dzieje z miodarką, dlaczego jeszcze nie mam, to napisali, że zadzwoniła później w sumie pani, nie napisali, że jednej paczki w ogóle nie wysłali, no a ta druga zaginęła, nie? No i później tam z dnia na dzień właściwie wysłali mi ten odstojnik, bo w drugiej paczce był odstojnik i ta parę innych pierw, które kupiłem dodatkowo, bo generalnie promocja była taka, że miodarka plus odstojnik 1419 zł. Chyba tam widzieliście wcześniej na fakturze, właśnie tyle to kosztowało, także bardzo dobra cena, odstojnik nierdzewny 30-litrowy. Bardzo fajna opcja. I tyle, moi drodzy, w tym temacie. Czyli taki filmik pokazujący trochę unboxing. Tutaj chciałbym dowiedzieć się od was, co sądzicie o tej miodarce, jaką wy byście wybrali, może jakiejś innej firmy. No ja to patrzyłem, mówię wam, przez ten pryzmat ceny, no bo cena była naprawdę konkurencyjna, bo chyba ta miodarka w sezonie kosztuje tam 1700 zł bez żadnych promocji, a tutaj 1419 plus odstojnik 30-litrowy. Myślę, że na początek bardzo, bardzo fajny temat dla takiego początkującego pszczelarza jak ja. I co, kanał będzie szedł do przodu, mam nadzieję, będę nagrywał swoje poczynania. Wy będziecie na pewno mnie tutaj korygować, bo ja mam wiedzę tylko teoretyczną, z praktyki no to nie za dużo. No ale zobaczymy, powalczymy z pszczółkami. Na początku planuję dwa pnie, trzy ule mam, dwa pnie na wiosnę. Trzeci ul będzie taki zapasowy, zobaczymy co tam będzie się, co się wydarzy, jak to będzie szło dalej. I taki to był typ filmiku. Moi drodzy, zostawcie jakiś komentarz. Myślę, że w kolejnym filmie nagram jakieś składanie tego, ale nie wiem, czy jest sens. Jeszcze się na tym zastanowię. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, elóweczka.